tych wszystkich szkół, w których byłem, ta jest chyba najbardziej crazy. Spoko by było zostać na dłużej. W sumie fajni ludzie nawet. Jest kogo pomęczyć dla beki. Ładne dziewczyny, no i full flex u dyrektora. O, dobra. Trzeba zmienić sposób chodzenia. Włącz tryb cool bad boya, czyli stonowane, ale i pewne siebie ruchy jak u żmii. Niesamowite, jak to działa na głowy przegrywów. Chyba genetycznie wyczuwają być ofiarą i że nadciąga alfa. A to tylko kwestia pewności siebie. Nawet nie mam ciśnienia, żeby na nich wchodzić, no ale jak ktoś z automatu się tak podkłada, to aż szkoda nie skorzystać. Jedno jest pewne. Większość tych ludzi zapamięta mnie do końca życia. Siema Mati, co tam? Co tam masz ciekawego? O, książeczki ma! Nie, to znaczy tak, to ćwiczenia, bo... Ej, upadło ci coś? Ojej, nie znalazł ze mnie. Oj, syf robisz, Mati, no. Ale daj, pomogę ci. Nie, nie trzeba, dzięki. Daj, pomogę. O, i proszę, jakie fanty zacne. Połowa takich NPC-ów to są po prostu takie piniaty ludzkie. O, i proszę, pracka domowa z matmy? Akurat tego nie zrobiłem na dzisiaj. Głupi to ma zawsze szczęście, szczególnie jak użyje siły. Oj, Mati, akurat tego szukałem, dzięki. Ale to moje, oddawaj, chamie. Co ty powiedziałeś? Jak ty się odezwałeś do mnie? Powiedziałem miłego dnia, Kacper. Grzeczny kujonek. Najzabawniejsze jest to, że gdyby się postawił, wstał, wyprostował się, kurde, spojrzał na mnie i powiedział prosto w oczy, żebym mu oddał, to bym tak zrobił i nawet jakiś szacunek by zyskał w moich oczach. No ale jak się jest takim glutem, no to niestety lekcja musi być. Tak jak mówiłem, twórczość Lechonia, Różewicza, Bohomolca to jest... Niesamowita no, przygoda. Lechoń to akurat faktycznie dobra zarzucał teksty, ale wolę Gałczyńskiego. Jezu, jakby ktokolwiek się dowiedział, że siedzę w polskiej poezji, to normalnie minus 20 do charyzmy. Usiądłby, Hani. Ta sarenka bardzo źle lokuje swoje naiwne uczucia, ale no nie dziwię się, moje ciało ma właściwości ferromagnetyczne. Hej, Kacper. Siema. Co tam u ciebie? Jak tam zdrowie? Wszystko w porządku, dziękuję. Wiesz co, bo mam do ciebie pewną sprawę, a w sumie to pytanie. Chodzi o to, że... O nie, ona zaraz wypali z jakimś pytaniem, na które odpowiedź złamie jej to małe serduszko. Oj, oj, oj. Kacper, czy chciałbyś ze mną wyjść po lekcjach na miasto? W sensie, wiesz, ty i ja. Trzeba coś wykmienić na szybko. O, wiem już. Bardzo chętnie, ale dzisiaj chyba nie dam rady, wiesz? Rozmawiałem z Mateuszem rano i chyba ma w planie cię zaprosić na randkę. A nie chciałbym mu się wtrącać, wiesz o co chodzi? Co? Mateusz mnie na randkę? No, tak się jarał, jak o tobie rozmawialiśmy, że wszystkie zeszyty z ręki mu wypadły. I prawdopodobnie też zapomniał zrobić pracę domową z matematyki. Tak o tobie rozmyślał. Nie zrobił zadania z matematyki, bo o mnie myślał? Aha. No ale nie rozmawialiśmy dzisiaj, ja przecież mam wolne popołudnie. Aj, uparta jest, ale trzeba to zdusić w zarodku. Wiesz co, obstawiam, że na przerwę do ciebie podbiję. Wiesz, on już w zeszłym roku tak chciał coś zakręcić się wokół ciebie. Nie widziałaś tego wtedy? No, w sumie rok temu byliśmy całkiem blisko. No to nie friendzonuj kolegi, tylko daj mu szansę. A jakby co to wiesz, ja tutaj jestem, nigdzie się nie wybieram. I gotowe. Trzeba zadbać o równowagę w kosmosie. A młodemu przyda się jakaś przygoda z płcią przeciwną. Ładna jest ta Hania, ale no zniszczyłbym jej obraz facetów związkiem ze sobą. Jesus, wzrok tej rudej normalnie jakbym w martwe oczy diabła patrzył. Co ona taka cięta jest na mnie? Ile razy wam mówiłem, że słowo epicki powinno być używane w zupełnie inny sposób. Epicki oznacza, że należy do epiki. Może byś to wiedziała, gdybyś spędzała więcej czasu na nauce, a nie na farbowaniu włosów. Farbowanie nie zabiera mi tyle czasu. Oho, pan Konrad widzę, że się nieco zapędził. Trzeba tutaj przytemperować kolegę nieco. No i przy okazji nabić sobie parę punktów na poczet szkolnej rycerskości. Ale co pan ją tak zamęcza? Przecież dzisiaj każdy używa tego słowa w taki właśnie oto sposób. Kacprze, ja nie z tobą rozmawiam. Ale ja rozmawiam z panem i co? Kacper, słuchaj, ja wiem, że ty myślisz, że możesz więcej i słuchy są, że jakieś dziwne relacje łączą ciebie z dyrektorem. Ale to nie oznacza, że... Tak? A wie pan, jakie słuchy chodzą o panu? No jakie? Dobra, nie ma co się tutaj bawić w delikatność. Lecimy z klasykiem z podstawówki i te teksty zawsze najlepiej działają. A no takie, że podobno szuka pana skarbówka, bo nie zapłacił pan podatku od swojej krzywej mordy. No i zaorany. I tak mi nic nie zrobi, bo wystarczą tylko dwa słowa u dyrektora i problem znika.
Gdyby tylko ludzie znali prawdę. Ale nie ma co drążyć tematu. Nieważne. Wszyscy na zewnątrz, ale już, wynocha! Wiemy, co oznacza dzwonek, panie Konradzie. Luzik. Się pan nie stresuje tak, bo żyłka pęknie. I wtedy co? O, tego jeszcze trzeba ustawić, bo bym zapomniał. Ty, Mati, pozwól na chwilę. Drugie śniadanie już zjadłem, ale mogę ci kupić coś w sklepiku. Straszna mentalność, ale tym razem mu wybaczę. Mati, masz misję. Idziesz do Hanki i zapraszasz ją na randkę. Co? Coś ty, nie ma opcji. Ja nigdy bym nie mógł, znaczy ona jest taka super, ale ze mną by nigdy, no wiesz. Mati, przepraszam cię bardzo, ale czy ja ci coś proponuję albo cię proszę o coś? Ja ci daję wyraźny rozkaz. Jak tego nie zrobisz, to od jutra codziennie będę czekał na schodach i pluł ci na głowę, jak będziesz wchodził po nich, rozumiesz? Błagam, tylko znowu nie to. Dlatego teraz idziesz do Hanki i ją ogarniasz. Dawaj. Tak, tak jest. Dawaj szybko. Masakra, jak niektórzy potrzebują kopniaka w tyłek, żeby w ogóle wylecieć z gniazda. Jeszcze tego nie wie, ale robię mu dużą przysługę. O, no i pięknie. Brawo, Mati! Ach, tak szybko dorastają. Człowiek może się wzruszyć. Kacper, zapraszam do mnie. Niby dlaczego? Pan Konrad znowu miał uwagi na temat twojego zachowania. Ach, naczelnik z Bożej łaski. Ile jeszcze będę musiał codziennie patrzeć na tą twarz? No ale pewnych rzeczy się nie wybiera, prawda? Ty specjalnie ściągasz na siebie uwagę, prawda? Żeby mnie tylko dręczyć dalej. Może? W końcu sobie na to zasłużyłeś. Kacper, posłuchaj mnie raz, a dobrze. To, co nas wiąże, że tak to ujmę, w końcu dobiegnie końca. I to ja będę się śmiał ostatni. Bla, bla, bla. Nie chcę mi się tego słuchać. A ona nie zawsze będzie ci mogła pomóc. Ostrzegam cię, że moja cierpliwość jest na wykończeniu. Chciałbym zobaczyć, jak próbujesz coś z tym zrobić. Nie testuj mnie, chłopczyku. Bo co? Powiesz wszystkim prawdę? Jeszcze pogadamy. Jak mnie ten typ wnerwia, ale jeszcze przyjdzie dzień, że go dojadę. Niby mógłbym to zrobić od ręki, choćby i dzisiaj, ale szkoda sobie psuć zabawę. I co, wszystko usprawiedliwione? Nie wiem, do czego pijesz. Nie mam czasu. Jest Iruda. Ona też mnie irytuje, ale chyba tylko dlatego, że jako jedyna z klasy coś podejrzewa. Ty to myślisz, że jesteś taki samiec alfa, co? O Hani możesz zapomnieć, bo prędzej wyrwę ci obie nogi, niż pozwolę ci się z nią umówić i zniszczyć jej życie. Już nawet Mateusz ma u niej większe szanse niż ty. Ojej, serio? No kto by pomyślał? Cóż za zrządzenie losu, no niesamowite. Wiem, że to ty ustawiłeś, bo masz mordę jak żmija. Pytanie tylko po co i dlaczego? Masz zostawić Hanię w spokoju, rozumiesz to? Dobra, trzeba koleżankę ustawić, bo widzę, wychodzi z szeregu za bardzo. Posłuchaj mnie, Rudzielcu. Nic ci do tego, co sobie tutaj ogarniam, z kim i dlaczego, rozumiesz? Zajmij się sobą, bo nie chciałabyś, żebym ja zajął się tobą, rozumiesz? Mnie tak łatwo nie przestraszysz jak innych. To akurat niestety wiem. Cholera, ma charakter. Jeszcze zobaczymy. Szkoda, akurat z nią jedną mógłbym faktycznie się zakumplować. Gdyby to wszystko wyglądało inaczej. Siema, Kacpi, co tam? Dawno się nie widzieliśmy, byku. Nie, tylko nie te dwa dzbany. Już naprawdę nie mam cierpliwości. Byliśmy przecież razem na lekcjach cały dzień. Jasne, że tak, ale wiesz jak to jest. Tyle się dzieje, człowiek zabiegany. Nie ma nawet czasu, żeby zbić pionę z najlepszym kumplem. No, a sprawa jest. Oho, podlizywanko się teraz zacznie. No dawajcie swoje najlepsze teksty, kapiszony, dawać. No bo wiesz, Aria teraz robi taką imprezę, pewnie słyszałeś. No, słyszałem. No i właśnie przypał się zdarzył, stary, no bo kiedy zapraszała wszystkich, no to nas akurat nie było, no bo zżynaliśmy matmę, wiesz jak to jest. No a pomyśleliśmy, że Aria na pewno by chciała, żebyśmy wpadli, tylko tak głupio jest jej się przypominać. No i... No i co w związku z tym? No i pomyśleliśmy, że może ty byś nas jakoś wkręcił, wiesz, jako twoich ziomków, kumpli, prawie braci. Skoro już jestem fontanną z życzeniami, to myślę, że należy się jakiś token w postaci monety, prawda? Ale wiecie, że na tą imprezę wejście jest płatne, nie? Co? Jak to? No tak, wiecie, w takim amerykańskim stylu. Znacie Arię przecież, no. No ta, no jasne. To ile gwiazd? 3 dyszki od osoby. I mogę to dać jej potem, a wy mi dacie teraz. Dawaj, dawaj. Dawaj. Super. Dzięki wielkie. To co? Na imprezie się widzimy. Na razie. No. Hej, hej. W życiu są pewne tylko dwie rzeczy. To, że jutro wstanie słońce i że na świecie nigdy nie zabraknie frajerów.
Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, a teraz wpadajcie zobaczyć, jak powstał ten odcinek. Także widzimy się tam, na tym drugim kanale, tu macie link. Nara!